Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Niedziela dzisiejsza, ósma po święcie Trójcy Świętej, składa nam darze biblijny fragment do wspólnego rozważania, który zapisany jest w liście świętego apostoła Pawła do Efezjan w 5 rozdziale. I z tego obszerniejszego fragmentu cytuję ostatni werset 14, który brzmi następująco. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I drodzy, ten dzisiejszy fragment to doskonały przykład, w jaki sposób wyrazić taką, powiedziałbym, konstruktywną lub inaczej, budującą naganę, wymówkę pod adresem grzesznika. By nie tyle go skrytykować, lecz przede wszystkim wezwać do zmiany, do podniesienia się z duchowej śmierci. I ten fragment tekstu to przede wszystkim wielka obietnica, a jej celem jest trwała przemiana każdego grzesznego człowieka. Ten fragment jest więc chrześcijańskim wezwaniem. To dwuwiersz zapożyczony z hymnu chrześcijan śpiewanego w Efezie w czasach apostoła Pawła. I on ma napominać grzeszników. Zatem zapożyczenie go przez apostoła wydaje się bardzo na miejscu. I co ciekawe, w pierwszej części słyszymy naganę. Śpiący leży jak umarły, podczas gdy powinien powstać i zajaśnieć. Ten śpiący śpi snem śmierci duchowej, bo jak czytamy wcześniej w drugim rozdziale listu apostoła Pawła do Efezjan w pierwszym wierszu, i wy byliście umarli przez upadki i grzechy wasze. Drodzy, te słowa to swoiste ewangeliczne wezwanie łaski pod naszym adresem. Wezwanie ku czemu? Ku temu, by powstać. Z kolei w drugim rozdziale listu apostoła Pawła do Efezjan w 5 wierszu czytamy takie słowa. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I drodzy, te słowa skłaniają nas do refleksji, że tak stanowcze słowa naszego dzisiejszego fragmentu są skuteczne, gdyż niosą w sobie obietnicę. To wezwanie, te stanowcze słowa nic by nie znaczyły bez obietnicy dającej życie. Bogactwo znaczenia jest skupione w tej krótkiej obietnicy stanowiącej właśnie hymn misjonarzy z Efezu, jak już wspomniałem. Chrystus jest życiem i światłem. Podobnie jak w Ewangelii Jana czytamy w 1 rozdziale, w 4 wierszu. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Drodzy, Jezus Chrystus jak w soczewce skupia w sobie życie, światło, pokój, ukojenie, zbawienie. Jezus Chrystus zaprasza nas, mówiąc: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I z tymi myślami, z tym słowem pozostawiam was, życząc błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.